Drodzy państwo, trading charytatywny wraca wreszcie w 2023 roku na Investcash. Coś co było znane i lubiane, przede wszystkim jako pomoc dzieciom, która była później przekazywana po tym jak traderzy zarobili pieniądze. Miałem wielką przyjemność organizować to, współorganizować właściwie z Rafałem Zaorskim i z TeOTSEM. Natomiast no, jakby tutaj te Drogi nasze gdzieś się rozeszły, a my chcielibyśmy cały czas wspierać dzieci. Dlatego w tym roku będę miał przyjemność współpracować z Markiem Zarzyckim, który jest założycielem grupy Risk Reward Trader, a przede wszystkim traderem i inwestorem. I razem na inwestkawsach będziemy robić właśnie trading charytatywny. No i oczywiście nie jest zaskoczeniem, że Marek jest właśnie gościem w studio. Cześć Marku. Cześć Marcinia, witam wszystkich. E, powiedz, bo jesteś związany z inwestkawcami od dawna, e, tak naprawdę. E, Później zacząłeś również dużo inwestować i tradować. Założyłeś Risk Reward Trader. Jeżeli mógłbyś nam opowiedzieć, najpierw troszeczkę o grupie, a później o tym przede wszystkim, jak ten trading charytatywny ma wyglądać, trochę będzie różnić w porównaniu do tego, co było, bo od razu fundacja i to fantastyczna fundacja wspierająca dzieci jest już wybrana, więc jakby tutaj nie będzie. Później jakichś głosowań, na kogo tylko, tylko to od początku będzie wiadome, to jest ważne. No i po drugie, już też wciągasz do tego partnerów, którzy dadzą również pieniądze, więc tak naprawdę to nie będzie tylko i wyłącznie trading, tylko do tego tradingu będzie wiele rzeczy dołożonych, ale to tak tylko tytułem wstępu, więc oddaję już Tobie głos. Marcin, dobra, bo poruszyłeś wiele fajnych wątków, może zacznę od tego w ogóle, gdzie się zaczęło to wszystko, bo tak na dobrą sprawę mój trading zaczął się wcześniej niż Invest Cuffs. Invest Cuff i to, że się tam pojawiłem, to jest takie trochę połączenie wielu kropek w moim życiu i cały ten program to jest połączenie wielu kropek w moim życiu. Jak to kiedyś chyba Steve Jobs mówił na przykład, że kaligrafia gdzieś tam na studiach wybrzmiała na końcu w końcowym systemie Mac, to u mnie tych kropek się połączyło wiele, bo Tradingiem i inwestowaniem zacząłem tak na dobrą sprawę interesować się na studiach ekonomicznych, więc od tego czasu gdzieś ta, ta droga trwa, to już jest ładne kilkanaście lat. Natomiast sama grupa faktycznie powstała dwa lata temu i to był wynik tak na dobrą sprawę też już teraz oficjalny pilotażu, który mieliśmy w, w ramach roku czasu i to jest efekt tego całej tej edukacji, tych wszystkich rzeczy, których właśnie miałem po drodze po to, żeby stworzyć program, które ma na, na celu edukowanie ludzi i w, jakby ułatwienie im startu w tym świecie inwestu, inwestycji, bo to wcale nie jest takie proste na początku. E, więc to jest jakby jeden ten, ten element mój tutaj. E, z FX -y jeszcze wtedy, e, bo to 2017 rok, miałem wtedy właśnie w okazję tutaj dołączyć. E, teraz już mamy Inwest i -y, dlatego propozycja tego tradingu charytatywnego. I czym ten trading charytatywny miałby w tym roku być i jakby to miało wyglądać. Chcemy zebrać jak największą grupę inwestorów, e, traderów, którzy wesprą i z, jakby e, wezmą udział w całym tym wydarzeniu. To od I... razu możemy i... powiedzieć o tym, że jest strona charitytrading.pl i tam można się zgłaszać, każdy jest bardzo mile widziany. Tak jest. Trading jest otwarty dla każdego, więc tutaj nikogo to nie wyklucza. Każdy może dołączyć na stronie jest link do rejestracji, są zasady, jest cały regulamin napisany, jak to ma wyglądać. W skrócie mówiąc, o czym, no, o czym mówimy, mówimy o tym, że od 1 do 24 marca Tradujemy po to, żeby wygenerować jak największy zysk, i każdy, kto chce dołączyć, po pierwsze, musi założyć konto na MyFXBook albo Forex ForexFactory, żebyśmy mieli jakiś dostęp do śledzenia tych wyników na rachunku, który po prostu inwestor założy. Po drugie, trzeba się zarejestrować właśnie na stronie Charity Trading. Jeżeli ktoś chce wziąć udział fizycznie 24 marca w trakcie tej stacjonarnej części, Podczas InwestCAVS to musi zaznaczyć też e, informacji, podać telefon do kontaktu, bo wy, wylosujemy po prostu pięć osób, które będą mogły też tam wziąć udział na miejscu. E, oczywiście też e, przez te 24 dni tradujemy, żeby wygenerować jak największy zysk, i każdy, kto ten zysk wygeneruje, e, zobowiązuje się do tego, żeby przekazać to na, po prostu na rzecz beneficjenta, czyli w tym momencie Akademię e, Przyszłości, która wspiera właśnie dzieciaki w ich rozwoju. Szczególnie te dzieci, które mają zaburzoną samoocenę, wiarę we własne możliwości, to jest jakby cel tej, tego programu. Akademia przyszłości, tak jak powiedziałeś, przekazanie odbędzie się 24 marca na uroczystej gali InvestCavs, która odbywa się jak co roku właśnie w piątek od 18 do 19.30. Powiedz jeszcze, bo tutaj jakby wspomniałeś o traderach. Znowu powiem, że każdy jest mile widziany, bo my dostawaliśmy też dużo wiadomości po tym, jak jakby zakończył się, zakończyła się edycja tradingu charytatywnego. To chyba właśnie 2017 18, czy 18 była ostatnio? Już nie, nie, nie pamiętam. Ja jakoś tyle, tak. Ale wtedy dostawaliśmy sporo zapytań, więc mam nadzieję, że będziecie to oglądać. E, osoby, które pisały, słuchajcie, wreszcie będzie można znowu e, tradeować i, i ten zysk e, wpłacić e, dla dzieciaków. E, ale też e, starasz się tutaj zaproponować to różnym partnerom, którzy, którzy w większości na inwestkawcach. Będą, może powiedz też o, czym, o tym, bo to też ważne, jeżeli oglądają nas przedstawiciele brokerów, banków, domów maklerskich, to również będziecie mogli do tej akcji się dołożyć i wręczyć czek od siebie właśnie na gali rozdania nagród Cavs. Dokładnie tak, Marcinia. Przede wszystkim jako risk reward trader, jako spółka. My też dopłacamy złotówkę za każdą wygenerowaną złotówkę, którą uda się wygenerować w tym programie. Oczywiście tam do limitu 10 tysięcy złotych w tym momencie. I do tego samego też zachęcamy właśnie wszystkich brokerów albo osoby, które dołączą do tego programu, żeby wsparły też ten cel charytatywny, który tutaj jest. I mamy już pierwszych brokerów, którzy. Potwierdzili udział i chęć dołączenia do tego wydarzenia, więc bardzo się cieszę i liczę, że więcej takich osób po prostu znajdziemy, bo im więcej nas jest, im więcej, więcej osób się o tym dowie, tym większy po prostu efekt będziemy w stanie uzyskać. I taki jest tak na dobrą sprawę cel. Okej, okay. czy możesz powiedzieć coś więcej o samej Akademii Przyszłości, bo to też jest bardzo ciekawa fundacja, która jest powiązana też z dużo większą fundacją. Powiedz coś, coś jeszcze. Tak to dobrą bo... sprawę Marcinie że nawet nie jest fundacja, to bardziej stowarzyszenie, bo okay. to jest stowarzyszenie Wiosna, które ma też siedzibę w Krakowie, a bardziej niż Akademia Przyszłości pewnie znany jest inny ich projekt, czyli Szlachetna Paczka. Bo to jest jakby główna, główna ich działalność. Akademia przyszłości to jest drugi duży projekt, który prowadzą. I właśnie dlatego, ponieważ mają fajne efekty tych wszystkich działań, dlatego wybraliśmy ich jako wsparcie, po prostu jako beneficjenta tego, tego tradingu. Czyli zdecydowanie stowarzyszenie warte zaufania i z bardzo dużym jakby tutaj zaangażowaniem, które znamy na co dzień, można, można powiedzieć, jeżeli chodzi o wspomaganie no szlachetna paczka to biednych, bardziej biednych rodzin, no ale w większości też jednak docelowo dzieci, więc tutaj wszystko dookoła można powiedzieć wspomagania właśnie dzieci. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej jeszcze na koniec? Bo no myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o sam trading, to powiedzieliśmy o samym risk-reward trader. O samym Risky World Trader. Program powstał tak jak mówię, no dwa lata temu. Pierwszy rok mieliśmy pilota, że zaprosiliśmy do niego 16 osób tak na dobrą sprawę z różnych krajów na świecie, bo cały program idzie w języku angielskim, a chociaż też jest po polsku. Mm. I przetestowaliśmy to, zrobiliśmy cały program, który od pierwszego kroku do ostatniego kroku po prostu pozwala osobie wejść w świat tradingu. Składa się tak na dobrą sprawę z takich czterech elementów, bo pierwszym elementem jest szkolenie wstępne, żeby każdy, kto dołączy miał podstawową wiedzę na temat tego, jak te rynki działają, z czym to się je, miał podstawowe pojęcia, i tak dalej. To jest, jakby, pierwsze, całe duże szkolenie wstępne. Druga część to są cotygodniowe spotkania, albo, tak na dobrą sprawę, nagrania, które ja nagrywam i gdzie analizuję na żywo rynki przeze mnie, żeby pokazać, jak ja to po prostu robię w praktyce. Trzecim elementem to są transakcje, które po prostu ludzie dostają. To, co ja robię, ktoś może tak na dobrą sprawę wykonać również u siebie, m, sprawdzić jak ja to zawieram, dlaczego tak i zawsze mają wszystkie informacje na temat wszystkich w zasadzie danych na temat tej transakcji. No i czwarta rzecz to jest tak zwane bootcampy, czyli mamy dodatkowe warsztaty dla tych osób. Raz na jakiś czas spotykamy się i wspólnie analizujemy rynki, sprawdzamy jak to na to patrzy i, i, i dlaczego w ten sposób. Więc to jest taki cała, całość trwa, jak ktoś wchodzi, to jest rok czasu ma ustawione na to, żeby faktycznie od zera powiedzmy zdobyć podstawową wiedzę i dojść do pewnego poziomu bezpiecznego, jeśli chodzi o inwestowanie. Możesz jeszcze powiedzieć o samym e, tradingu charytatywnym? Już na miejscu, ile będzie tam miejsc? Powiedziałeś, że dla, dla osób, jakby, które się zapiszą, będzie pięć, osób, pięć miejsc, a ile będzie w sumie komputerów, w którym miejscu to, to będzie, e, jeżeli już wiesz dokładnie, jak to będzie wyglądało. Tak, bo o tym nie powiedzieliśmy. 24, czyli w piątek, w pierwszy dzień inwestkawców, będziemy mieć całe miejsce na dole, 10 komputerów, 10 stanowisk komputerowych. Gdzie będzie można przyjść z komputerem, właśnie usiąść i na miejscu inwestować, wymieniać się pomysłami, wiedzą na temat tego. Dwa miejsca chcemy przeznaczyć też dla gości, dla osób, które będą chciały po prostu dołączyć w trakcie, bo na przykład przyszli i nigdy nie mieli z tym styczności. Będzie można dołączyć, spróbować swoich sił i też te zyski będziemy doliczać do przynajmniej do tych wirtualnych, które będziemy podwajać jako Risk Reward Trader. Więc. Każdy będzie mógł kontrybuować w tym celu, więc 10 takich stanowisk, na pewno 5 osób będziemy losować, które po prostu będą mogły tam wziąć udział. Ok, czyli co, zapraszamy charitytrading.pl, zapraszamy do dołączania, do zapisywania się, no i widzimy się już 24 marca w ais w Krakowie rejestracja od godziny ósmej, zapewne też zaczniecie wcześniej rano, ale będzie można dołączyć, przyjść, zapytać, porozmawiać, spojrzeć jakie pozycje, bo to też zawsze jest ciekawe patrzenie, co na żywo się dzieje u innych na, na rachunkach, jak tradują, na jakich instrumentach. To też zawsze jest bardzo interesujące. Także, Marku, bardzo Ci dziękuję. E, za to, że się tym zajmujesz e, przede wszystkim i za to, że troszkę mnie pomęczyłeś, żeby to wszystko e, reaktywować. No, po z racji tego, że bardzo dużo na inwestkawcach w tym roku jest. Ja nie mógłbym się absolutnie tym e, sam zająć. Także bardzo Ci dziękuję i zachęcam do zapisywania się. Tak jest. Jesteśmy na parterze w AIS-ie 24 a od pierwszego startujemy. Dzięki. Dzięki bardzo.